Pamiętaj, wydrukuj tablice maturalne, by oswoić się z tym, gdzie każdy wzór mieszka. Film, który oglądasz, jest kompilacją innych filmów. Cały darmowy kurs, który jest już na moim kanale, podzieliłam na dni. Tym samym są to filmy trwające od godziny do półtora. Dziękuję, że jesteś i że uczysz się ze mną. Jak masz jakiekolwiek pytania, to pytaj. Cześć i czołem. Przechodzimy do ciągów. I tak, będą trzy filmiki z ciągami, które zawierają tylko zadania otwarte, czyli po jeden punkt. Później będą zadania po dwa i po pięć punktów, bo one trochę dłużej zajmują, więc nie chciałam tutaj trochę motać z tym. Ważna rzecz w ciągach jest to, żeby ogarniać te wzory, które są w tablicach, bo one to będą cały czas nam latać, że tak powiem. Ten filmik już był wrzucony, to nie jest wasz jakieś zwidy. Nie wiem czemu, po prostu dźwięk mi się nie włączył. No więc nagrywam jeszcze raz. I co jeszcze wam tu chciałam powiedzieć? Treści z zadań zaczęłam umieszczać w komentarzu, bo to też łatwiej wam zobaczyć, czego możecie się spodziewać w tym filmie. I będę też sukcesywnie dopisać do tych starszych filmików z części powtórzeniowej. I dobra, no to chyba tyle ogłoszeń parafialnych, więc do dzieła. Pierwsze zadanie. W ciągu arytmetycznym AN mamy A2 równe 5 i A4 równe 11. I to zadanie możemy policzyć na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest taki bardziej standardowy, czyli korzystamy ze wzoru, który nazywa się wzór na nty wyraz ciągu arytmetycznego. Ja już wam go tutaj wkleję, żebyście widzieli. I oczywiście ten wzór jest w tablicach i go dokładnie wam z tablic przeklejam, żebyście się też tak trochę opatrzyli z tym wzorem. I o co chodzi? Mam an równy a1 plus n minus 1 razy r. Jak to działa? I dlaczego w ogóle z niego korzystam? Bo mam obliczyć A5. A A5 to jest co? A1 plus 4 minus 1 razy r, czyli A1 plus... czekajcie, sobie obliczyłam już tu w głowie. Brawo ja. Właśnie widzicie, tak też czasem mam, że jak wam piszę to rozwiązanie, to ja w głowie je widzę, ale i zapisuję wam wynik tego, co ja myślę. Czyli 5 minus 1 to jest 4r. Czyli potrzebuję mieć a1 i r, żeby móc wliczyć to, co ode mnie chcą. Dlatego korzystam z tego wzoru. Raz, żeby to wiedzieć, że to, czego potrzebuję, a dwa, żeby te wzory, które tu mamy, trochę zmienić. Czyli a2 to się równa 5, ale za pomocą tego wzoru mogę zapisać, że A2 to się równa A1 plus 2 minus 1 razy R. Widzicie, tu mam N i to N zamieniło mi się na 2 i tam, gdzie było N, dodałam dwójki. Tak ten wzór działa. A1 plus 1R, czyli A1 plus R. Ze względu, że tu sobie mało miejsca zostawiłam, to będę musiała trochę to inaczej zapisać. I tu napiszemy to nasze A4, to się równa A1 plus 4 minus 1 razy R, czyli A1 plus 3R. I tak, dzięki tym dwóm, tutaj o, że A2 równa się tyle i A4 to jest tyle, Będę miała układ równań. Czyli moje A2 równa się 5, A4 równa się 11. Ja to wam zapisuję wszystko tak krok po kroku, bo czasem te zadania, które są zamknięte, są jako otwarte na maturach. I żebyście wiedzieli, jak to wszystko zapisać. Czyli A1 plus R równa się 5. A1 plus 3R równa się 11. Metodą przeciwnych współczynników
ten z dołu odejmuję od góry, czyli A1 minus A1 jest 0. 3R minus R jest 2R, równa się, przepisujemy, 11 minus 5 jest 6. Dzielę przez 2, R równa się 3. A1 wyliczę sobie z tego wzoru, czyli A1 plus 3 równa się 5, czyli A1 równa się 2. Dlaczego? Bo 3 przerzuciłam na drugą stronę i było 5 minus 3. No i teraz wyliczę A5. Wybaczcie, że tak tutaj ciasno, ale trochę przeliczyłam się ja sama. A1 z miejscem. A1 plus 4R to się równa. To przypisałam tutaj to. OK? I podstawiam to, co mam. Czyli 2 plus 4 razy 3 to się równa 2 plus 12, czyli 14. To jest odpowiedź B, jest odpowiedzią poprawną. Zaznaczam wszystko. A2 było żółte. I to tutaj przepisałam. I to jest to moje wszystko na żółto, to będziecie widzieć. Zielone było A4. Czyli tu jest zielone A4 i tu jest zielone A4. I teraz tak, weźmy sobie różowy taki. Tu było moje R wyliczone i to R dałam tu za ten R. I jaki kolor jeszcze możemy wziąć? Na przykład taki fioletowy. I to było moje A1 wyliczone. I to A1 było tu. I podstawiłam tu tą dwójkę. Także zaznaczam kolorami Wam, bo to, żebyście po kolorkach sobie mogli dojść do tego, co skąd się wzięło, na co, dlaczego. A jeśli nadal nie wiecie, to pytajcie. Ja lubię Wasze pytania. To dla mnie jest bardzo fajne i każdy komunikat z Waszej strony mówi za szybko, mówi za wolno. Możesz więcej na coś czasu poświęcać albo nagrasz filmik z czymś tam. Dajcie mi znać po prostu, jeśli czegoś nie rozumiecie i tak dalej. Drugi sposób. Tu drugi sposób już jest bardziej kombinowany. Czyli popatrzcie. Kombinacja polega na tym, że A3, A4, A5. Że wiemy, że pamiętamy, z czym tak naprawdę się ciąg arytmetyczny łączy. Mam na myśli tutaj to, że żeby powstał mi wyraz A2, to do A1 co muszę zrobić? Dodać mój R. Żeby powstał A3, to muszę dodać do A2 R. Żeby powstał A4, to muszę do A3 dodać R. I żeby powstał A5, to do A4 muszę dodać R. Tak? I jak to się ma w praktyce znów? Mam podane, że A2 równa się 5, A4 równa się 11. I teraz popatrzcie. Tu mam A4, no nie? Czyli żeby powstało A4, to do A2 muszę dodać jedno R i drugie R. Czyli mam plus R i plus R. I teraz podstawmy to, co wiemy. Czyli, że A4 to jest 11, A2 to jest 5, R plus R to jest 2R. To przerzucam na drugą stronę, czyli mam 11 minus 5 równa się 2R, czyli 6 równa się 2R. Przepraszam was. Czyli R równa się 3. I tu nie potrzebuję wyliczać A1. Dlaczego? Bo wiem to tu. To ja wiem to tu. Na żółto, co napisałam. Że moje, że moje A5 to się równa A4 plus R, tak? A4 plus R daje mi A5. Czyli jak podstawię wszystko, A4 to jest 11 plus R, otrzymuję 14. Wyliczacie jak chcecie. Ja tu Wam daję dwie propozycje i możecie skorzystać ze wszystkiego. I teraz tak, popatrzcie, w malejącym ciągu geometrycznym mamy A1 równe minus 2, A3 równe minus 4. Iloraz tego ciągu jest równy. I tu znów tablice maturalne. Tym razem ten wzór na n-ty wyraz ciągu geometrycznego poznamy. Poznamy lub przypomnimy. I tak, tutaj go sobie dam. Mam wyliczyć Q. Iloraz to jest Q. Czyli tutaj tą literkę. Jak mając
A1 równe minus 2, A3 równe minus 4, mogę wyliczyć to Q. No właśnie korzystając z tego wzoru, czyli A3 to się równa A1 razy Q3 minus 1. Zapisuję dokładnie tak, jak jest we wzorze. Nie skracam, nie kombinuję, zapisuję, ok? A3 równa się A1 razy Q do drugiej. Podstawiam za A3 minus 4, za A1 minus 2 i razy Q do drugiej. Pyk. Dzielimy przez minus 2. Minus 4 przez minus 2 jest 2, równa się Q do drugiej. Pierwiastkujemy obustronnie. I otrzymuję, że Q równa się pierwiastek z 2 lub Q równa się minus pierwiastek z 2. I teraz uwaga, uwaga, uwaga. Poprawną odpowiedzią jest to, pierwiastek z 2, czyli odpowiedź D. Dlaczego? Ano dlatego, że jeśli nasze Q ma ujemny znak, to ten wyraz, to ciąg geometryczny będzie miał przymienne wyrazy, czyli na przykład minus 1, 1, minus 1 i tak dalej. To jest taki przykład takiego ciągu, jak jest Q z minusem. Ale teraz o tym nie będziemy rozwodzić. Może nagram filmik w jakiejś szybkiej przyszłości, ale lecimy dalej. Jak macie pytania do tego, jeszcze więcej jakiś, piszcie. Dany jest ciąg geometryczny, AN, w którym A3 równa się 1, A4 równa się 2 trzecie. Wtedy A1 wynosi. I tak, najpierw musimy wyliczyć Q. Dlaczego? No bo musimy znowu skorzystać z tego wzoru, który był zadanie wcześniej. Ale tutaj też ważna jest znajomość tego. Oj, czekajcie, bo zjadałam. A2, A3, A4, A5. I teraz tak, popatrzcie. Jak w ciągu arytmetycznym, żeby każdy kolejny wyraz powstał, to musieliśmy co zrobić? No dodać R plus R plus R plus R plus R do poprzedniego wyrazu. Tutaj sytuacja jest troszkę inna. Żeby powstał wyraz A2, to do A1 co robię? Mnożę Q. Teraz zajmujemy się mnożeniem, czyli razy Q i razy Q. Czyli żeby powstało A4, to do A3 muszę pomnożyć, domnożyć Q, no nie? Więc zapiszę to, co przed chwilą powiedziałam, czyli A4 to się równa A3 razy Q. Podstawmy, co mamy. Czyli A4 to jest 2 trzecie, 1 razy Q. Czyli 2 trzecie równa się Q, tak? Bo 1 razy Q to jest Q. I mając już to, korzystam z czego? No z tego mojego wcześniejszego wzoru. Czyli, że A4 równa się A1 razy Q do 4 minus... A w sumie czekajcie, bo będzie łatwiej z A3. Bo A3 to jest 1, czyli A3 to się równa A1 razy Q 3 minus 1. Czyli A3 równa się A1 razy Q do drugiej. Czyli A3 to jest 1 równa się A1 razy Q do drugiej, czyli 2 trzecie do drugiej. Czyli 1 równa się A1 razy 4 dziewiąte, żeby pozbyć się 4 dziewiątych, może razy 9 czwartych, czyli 1 razy 9 czwartych równa się A1 4 dziewiąte razy 9 czwartych, poskracało się, czyli moje A1 równa się 9 czwartych, czyli odpowiedź D jest odpowiedzią poprawną. I tak, kolejne zadanie jest tutaj.
Teraz znów na taką zabawę z właściwościami ciągu. Bo musimy zauważyć, który z tych wyrazów jest prawdziwy. Która ta zależność. I ja radzę spojrzeć na to troszkę w inny sposób, bo popatrzmy. Jak mam na przykład A2 minus A1, to się równa R, no nie? Jak na przykład wezmę A10 minus A9, to też mam R, tak? Bo w ciągu arytmetycznym, jeśli mam dwa sąsiednie wyrazy koło siebie i ten wyraz, który stoi dalej, czyli to stoi dalej, odejmę jego poprzednika, otrzymam R i to jest stała wartość. I dlaczego o tym mówię? Bo w tym zadaniu to jest właśnie ten haczyk, który musicie ogarnąć. Bo tutaj odpowiedzią poprawną będzie odpowiedź C. Dlaczego? Bo mam tak. A3 minus A2 i mam A9 minus A8, tak? I to się równa R i to się równa R. I teraz mogę sobie to A3 minus A2 równa się A9 minus A8 i zrobię tak, to przerzucę tu, przytrzymuję A3 plus A8 równa się A9 plus A2. Dokładnie tak, jak tutaj chcą ode mnie w tym zadaniu. I tak jak mówię, tutaj musicie pamiętać, że w ciągu arytmetycznym R jest stałą liczbą, zawsze jest taką samą. Nigdy to się nie zmienia i to R wyliczamy z tego odejmowania tych wyrazów, które są naokoło siebie jakby. Dobra, lecimy dalej, bo jeszcze parę zadań przed nami. To było już czwarte, a jeszcze trzy zadania przed nami. Hop. I tak, ciąg arytmetyczny AN jest określony wzorem AN równa się 2N minus 1. Różnica tego ciągu jest równa. I tu znowu właśnie jest o tym, o czym mówiłam przed chwilą. Czyli muszę sobie wyliczyć A1, A2. Dlaczego tak? Bo to są najmniejsze liczby najprościej. Możecie wyliczyć sobie inne kolejne liczby, na przykład A6 i A7. I odjąć A7 od A6. Jak chcecie. Ja preferuję liczyć na mniejszych liczbach, bo mi się nie chce liczyć na dużych. Jak mogę liczyć na mniejszych? Taka mądrość moja. I dobra, 2 razy 1 minus 1 to jest 2 minus 1, czyli 1. 2 razy 2 minus 1 równa się 4 minus 1, czyli 3. I moje R, czyli ta różnica, to jest A2 minus A1, czyli 3 minus 1, czyli 2. Tak, dobrze policzyłam? Chyba tak. Jeszcze sobie raz spojrzę na to. I odpowiedź poprawna to odpowiedź C. I kolejne zadanie. Tym razem, jak zwykle, mniej więcej w podobnych klimatach siedzimy. Czyli będzie znowu zabawa z tym wyrazem ogólnym. Ale tym razem w ciągu geometrycznym i z pierwiastkami. Celowo tak wybrałam, bo są pierwiastki. I dobra, wkleję tu ten nasz wzór, żeby Wam w oczy to tak się opatrzyło. O. I w ciągu geometrycznym AN dane są A2 równe pierwiastek 2 przez 2 i A3 równe minus 1. Wtedy A1 jest równy. Czyli tak, znów dzielę, dobra. Po kolei A2 równa się pierwiastek z 2 przez 2, A3 równa się minus 1. Przypominajka tego, co było przed chwilką. A1, A2, A3, A4, A5. To są kolejne wyrazy ciągu geometrycznego. I żeby powstał A2, to do A1 co robię? Mnożę Q. Tu, żeby A3 powstało, to do A2 muszę domnożyć Q. Żeby A4 powstało, to do A3 co robię? Tak jest, mnożę Q.
domnażam, żeby A5 powstało do tego muszę domnożyć Q. I tak samo będzie do kolejnych wyrazów. Tutaj dalej sobie one lecą. Czyli moje A3 to się równa A2 razy Q, tak? Bo to jest ta sytuacja tutaj. A2 razy Q daje mi A3. Podstawmy nasze liczby. Minus 1 równa się pierwiastek z 2 przez 2 razy Q. Mnożę przez 2. Czyli minus 1 razy 2 pierwiastek z 2. Jezu, przepraszam Was. To się równa. Pierwiastek z 2 przez 2 razy Q razy 2 pierwiastek z 2. Pyk, 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 pyk. Bo skracało się. Minus 1 razy to jest minus 2 pierwiastek z 2 równa się Q. No i dobra. Usuwamy tą niewymierność, no nie? Czyli Q równa się minus 2 pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2. Pierwiastek z 2 równa się minus 2 pierwiastki z 2 przez pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 jest pierwiastek z 4. Pierwiastek z 4 to jest 2. Skróciło się minus pierwiastek z 2. I to jest nasze Q. I teraz dopiero mogę wyliczyć moje A1. A w jaki to sposób wyliczymy? Ano, że moje A3 to się równa A1 razy Q 3 minus 1. A3 równa się A1 razy Q do drugiej. Skąd ja ten wzór wzięłam? Stąd. To N to jest to mała literka. I tutaj. To są te rzeczy. A3 to jest minus 1. Równa się A1 razy Q, czyli minus pierwiastek z 2 do drugiej. Minus 1 równa się A1 razy 2. Tu piszę dlaczego. Minus pierwiastek z 2 do kwadratu to się równa. Minus pierwiastek z 2 razy minus pierwiastek z 2. To się równa. Minus minusem daje plus. Pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 jest pierwiastek z 4, czyli 2. Dzielę przez 2, minus 1, druga równa się a, 1, pyk. I teraz czekajcie, bo się rozpędziłam z tymi zadaniami, już czy nie wiem, chyba jeszcze jedno, co zostało? Czekajcie, było 10, tak? Dobra, i jeszcze jedno. Muszę się do niego doczłapać. Hop. I w tych zadaniach tam, w tym opisie na dole, no nie, ja tam piszę dokładnie, które to jest zadanie, z której matury, że zadanie piąte, na przykład z matury tej. Żebyście w razie czego mogli sobie tą maturę odnaleźć. I ostatnie zadanie na dziś, czyli dany jest ciąg AN określony wzorem takim, wówczas A3 wynosi, czyli AN równa się N przez minus 2 do N. A3 równa się 3 przez minus 2 do N, a to jest 3 przez... Czekajcie, tutaj mi się majtło. Miało być 3. Czyli minus 8, czyli minus 3, 8. Odpowiedź D jest odpowiedzią poprawną. Co tu zaszło? Za N, wszędzie gdzie jest N, dałam 3. I tyle. No to czymcie się do kolejnego filmiku i niestety muszę to jeszcze raz dograć, bo zapomniałam, nie wiem czemu, nie wiem, nie zapomniałam, nie wiem co się stało, że nie było dźwięku. Więc muszę jeszcze raz znowu sobie policzyć te zadanka. Także załamana jestem. Dobra, nic, lecę czynić matematyczne zadanka dalej. Cześć i czołem, ciągi z rosołem. Taki suchar matematyczny na początek. Kontynuujemy temat ciągów. Dziś będziemy liczyć, znaczy ja będę liczyć, może wy ze mną, 6 zadań związanych z ciągami. Będzie to miks ciągi geometryczne, ciągi arytmetyczne, generalnie ciągi.
Pod spodem w opisie filmu znajdziecie treści tych wszystkich zadań łącznie z datami matur, z których one pochodzą. Czyli na przykład to pierwsze zadanie to pochodzi z matury sierpniowej 2012 roku. I tam to wszystko znajdziecie. Żeby Wam się łatwiej liczyło i żebyście wiedzieli, skąd te zadania wzięłam. No dobra, lecimy. A, ważna sprawa. Miejcie pod ręką tablice maturalne. Ja tu Wam będę wklejać oczywiście, co z nich biorę. I działamy. Więc tak, w ciągu geometrycznym dane są A1, A2. Wtedy A4 jest równe. No i tak. Mamy podane A1, mamy podane A2, czyli możemy wyliczyć Q, bo nasze Q to jest A2 przez A1. Dlaczego? No bo popatrzcie, jak mamy ciąg geometryczny, czyli jest A1, A2, A3, A4, A5 i tak dalej, to żeby kolejne wyrazy mogły powstać, to co ja muszę zrobić? Żeby mógł powstać wyraz A2, to do A1, co robię? Mnożę, domnażam Q. Żeby powstało A3, no i tu będzie. Żeby powstało A3, to do A2 robię razy Q. Żeby powstało A4, to do A3 mnożę Q. Żeby powstało A5, to do A4 domnażam Q. I tak dalej, i tak dalej. Czyli mogę sobie zapisać, że A2 to się równa A1 razy Q. Żeby wyliczyć Q, muszę podzielić przez A1. Stąd mam, że A2 przez A1 równa się Q. I teraz tak. Wyliczmy. Czyli A2 to jest 18. A1 36 równa się Q. Czyli moje Q to jest 18/36, czyli 1/2. Tak? Widzicie, skąd to wzięłam? A1. Tu mamy, to jest tu i dlatego tu dałam 36. A2 to jest 18 i dlatego tu jest 18, bo to jest A2. I dobra. Po co ja to liczyłam? Żeby wyliczyć A4. I tak, A4 mogę wyliczyć na dwa sposoby. Tu będzie pierwszy sposób, tu będzie drugi sposób. Pierwszy sposób będziemy korzystać z tego, co tu mam. Czyli popatrzcie, mam wyraz A2, to do A4 ile muszę dojechać? Muszę pomnożę razy Q, to mam A3 i jeszcze ja razy 1 AQ, to mam A4. O Jezus Marian. Dobra, kichnęło mnie się. I tak, A2 to jest 18 razy 1/2 i razy 1/2. 1, 9. 9 przez 2 to jest 4,5. Poprawna odpowiedź to odpowiedź C. Drugi sposób jest taki, że korzystamy ze wzoru na n-ty wyraz ciągu geometrycznego. On jest taki. Tutaj wkleję, że to jest nasz drugi sposób. I mam AN równa się A1 razy QN minus 1, czyli A do czwartej to się równa A1 razy Q do 4 minus 1, czyli A1 razy Q do trzeciej, czyli w naszym przypadku A1 to jest 36 razy Q do trzeciej, czyli 1/2 do potęgi trzeciej. 1/2 do trzeciej to jest 1/8, czyli jest 36 razy 1/8. Skróćmy sobie to przez 4, czyli tu mam 2, tu mam 9, czyli mam 9/2, czyli 4,5. To są dwie metody proponowane przeze mnie na to zadanie i lecimy dalej. I mamy tak, znowu ciąg geometryczny. I tak, ciąg 24, 18, x plus 5 jest geometryczny. Wtedy x jest równy. I mamy coś takiego, znów w tablicach macie to. Między sąsiednimi wyrazami ciągu geometrycznego zachodzi związek. I co ten
co to znaczy ten wzór? Już Wam mówię. Jak mam jakiś tam wyraz ciągu i mam za nim, to jest an plus 1. Wyraz przed nim to jest an minus 1. No nie? Taki na przykład Wam rzucę. Mam wyraz siódmy, to przed nim stoi a 7 plus 1, czyli 8, no nie? Stąd się to bierze. Przed nim stoi a 7 minus 1, czyli 6, no nie? Przed nim, za nim mniej o 1. To taka była dygresja, żebyście wiedzieli, skąd się ten wzór bierze. I teraz ten wyraz podnoszę do kwadratu, a te pozostałe mnożę razy siebie. I w naszym zadaniu to się ma tak, że mam pierwszy wyraz, ten środkowy i ten kolejny z boku. Czyli ten wyraz w środku, czyli 18, muszę podnieść do kwadratu. I te, które go jakby otaczają, możemy powiedzieć, przytulają albo coś takiego, no to co robimy? No to mnożymy je. I teraz tak, trzeba podnieść do kwadratu 18. 18 razy 18 to jest 324, równa się 27. To podzielimy przez 2, tak, dobra, tak. Teraz dzielę przez 27, żeby się tego pozbyć. Czyli co otrzymałam? 12 równa się x plus 5. Tą piątkę przerzucam do 12, czyli 12 minus 5 równa się x, czyli x równa się 7. Kolejne zadanko. Ciąg AN określony jest wzorem AN równa się minus 2 plus 12 przez N dla N większego bądź równego 1. Równość AN równe 4 zachodzi dla. Czyli mam tak, podane, że AN równa się minus 2 plus 12 przez N. Mam podane, że AN równa się 4. Widzicie, że tu jest AN i tu jest AN. Czyli mogę sobie zapisać to tak, że 4 równa się minus 2 plus 12 przez N. Minus 2 przerzucam na drugą stronę, czyli mam 4 plus 2 równa się 12 przez N. 6 równa się 12 przez N. Mnożę razy N, tu będę dalej pisała. Czyli jest 6N równa się 12 przez N razy N, pyk, pyk. 6N równa się 12, dzielę przez 6N równa się 2. Odpowiedź A jest odpowiedzią poprawną. Jak macie jakiekolwiek pytania, gdziekolwiek się podziała Wam, zasiała, o tak, gdziekolwiek zasiała Wam się jakaś wątpliwość, pytajcie po prostu. I tak. Kolejne zadanie, tym razem już zadanie czwarte, czyli już jesteśmy w połowie. Dany jest ciąg arytmetyczny AN, w którym różnica R równa się minus 2. 20 wyraz równa się 17. Wówczas A1 równa się, nie wiemy. I w tablicach maturalnych jest coś takiego, jak wzór na N, ty wyraz ciągu arytmetycznego. Po co mi to? No to popatrzcie. Moje A20 to się równa A1 plus 20 minus 1 razy R. Czyli A20 to się równa A1 plus 19R. I tak. 20. No to tu mam, no nie? To sobie podstawię 17. Moje R jest tu. Więc sobie podstawię i wtedy tylko nie będę wiedziała A1, więc wyliczę. Więc mam 17 równa się A1 plus 19 razy minus 2. 17 równa się A1 plus, nie, minus 38, bo jest 19 razy minus 2. Tutaj minus 38 robi hop do 17.
przerzucamy. I tym samym sposobem otrzymujemy, że A1 to jest 55. Kolejna część, kolejne zadanko, już numer 5 i będzie, oj, znów ciąg geometryczny. Ale powiem Wam tak, to zadanie wybrałam z tego względu, że były ułamki. I żebyście się nie pogubili w ułamkach, bo to właśnie to robię. I tak, patrzcie w ogóle, jak fajnie jest treść zadania napisana. W ciągu geometrycznym pierwszy wyraz jest równy 9 ósmych, czyli pierwszy wyraz jest równy 9 ósmych. A czwarty, czyli A4, to się równa 1 trzecia. Wówczas iloraz jest równy, czyli Q równa się, nie wiem. No i teraz trzeba to wszystko połączyć ze sobą. W jaki sposób? Znów tablice maturalne tutaj przyskoczyły nam z pomocą i jest taki wzór tam. Pyk. O, mamy. Wzór na n-ty wyraz ciągu. I dlaczego z niego skorzystam? No bo mamy podane A4, więc tam będzie najłatwiej wyliczyć to, co od nas w zadaniu chcą. I tak. Czyli A4 to się równa A1 razy Q, 4 minus 1, czyli A4 równa się A1 razy Q do trzeciej. Czyli podstawmy, co mamy. Zaraz pozaznaczam kolorami. 1 trzecia równa się 9 ósmych razy Q do trzeciej. Zaznaczam. Nasz A1 to wszędzie jest to samo, to samo, to samo. Nasze A4, nasz czwarty wyraz to jest tutaj. I dobra. Czyli mnożę razy 8 dziewiątych obustronnie, więc jest 1 trzecia razy 8 dziewiątych, to się równa 9 ósmych razy Q do trzeciej razy 8 dziewiątych. Tu się poskracało. 1 razy 8 jest 8, 3 razy 9 jest 27, równa się Q do trzeciej. Żeby obliczyć Q, muszę spierwiastkować sześciennie, obustronnie. Więc tak, mam pierwiastek trzeciego stopnia z 8, 27 równa się Q. Pierwiastek trzeciego stopnia z 8 to jest 2. Pierwiastek trzeciego stopnia z 27 to jest 3. Czyli moje Q to jest 2 trzecie. Dlaczego tutaj te liczby tak wyszły? Pierwiastek trzeciego stopnia 8 równa się 2. Bo 2 do trzeciej równa się 8. Pierwiastek trzeciego stopnia równa się 27, równa się 3, bo 3 do trzeciej to jest 27. I jeszcze nam zostało jedno zadanko. To taki dzisiejszy szybki, że tak powiem, shot. I teraz podobnie, ale inaczej. Też będziemy liczyć iloraz ciągów, iloraz w ciągu geometrycznym. Aj, dobra, tak. Ciąg geometryczny AN jest określony wzorem takim, że AN równa się minus 3 do N tej przez 4. Iloraz tego ciągu jest równy. Tu przypomnienie tego, co na początku ględziłam, że jak mam pierwszy wyraz, drugi wyraz w ciągu geometrycznym, trzeci, czwarty, piąty, a nawet i szósty. To, żeby powstał mi A2, to tu muszę robić razy Q. Tu też razy Q. Razy Q. Razy Q. Razy Q. Tak? Czyli, że A2 to się równa A1 razy Q. A3 to jest co? A2 razy Q. A4 to jest A3 razy Q i tak dalej.
Więc co ja muszę z tą wiedzą zrobić? Wykorzystać ją. Liczę dla A1 i A2. Dlaczego dla tych wyrazów? Bo nie lubię liczyć dużych liczb. Po prostu. Bo popatrzcie, że to moje... Ten indeks to się nazywa. Muszę tutaj wrzucić do potęgi liczby 3. Jakbym miała A5 i na przykład A6, to 3 do 5 razy 3 do 6. Aj, duże liczby by były, nie chciałoby mi się. Więc wolę robić to na mniejszych liczbach. I mam tak, że A2 to się równa. Aj, tutaj nie skończyłam. Minus 3 czwarte minus 9 czwartych. I tak, A2 równa się A1 razy Q. Dzielę przez A1, albo dobra, zrobimy sobie na liczbach. A2 minus 9 czwartych równa się minus 3 czwarte razy Q. Mnożę obustronnie razy minus 4 trzecie. Dlaczego? Bo chcę się pozbyć tego, co jest przekłóciłam. Minus 9 czwartych razy minus 4 trzecie równa się minus 3 czwarte razy Q i razy minus 4 trzecie. Ping, 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 ping. Poskracało się. I tu co? Tu. 3. Minus 3 razy minus 1 jest 3, równa się Q. I tym oto pięknym akcentem zakończyliśmy tą część z 6 zadaniami. Jeszcze będzie 5 i później będą jeszcze otwarte. Wszystko będzie lada moment, lada chwila.